Chciałbym pokazać coś nowego, co kupiłem. Chodzi o drzwiczki z klapką uchylną dla kotów. Kupiłem dwa rodzaje. Takie bez żadnej automatyki, tylko z klapką uchylną. Gdzie są jeszcze dwie takie przesuwne, że można blokować, albo w jedną stronę wchodzi, a w drugą nie może i odwrotnie. Albo jeżeli się zdemontuje, ja zdemontowałem te dwa, no to ona chodzi w jedną i drugą stronę. Koszt tego około 40 zł, 39 tam. Kupiłem w takiej firmie Zoo Pulse. 3 dni przysłali. Tamto z blokadą, która się otwiera na mikrochip albo na zawieszkę, to pokażę w następnym filmiku. No i dzisiaj była próba. Próba na Maćku i na wesołej ciotce. No i trzeba przyznać, że to jest dla nich zaskoczenie. Nie wiedzą, jak do tego podejść. Siadają, siedzą. Trzeba je tam popychać, żeby wreszcie wyszły. Wydaje mi się, że wesoła ciotka się prędzej nauczy niż Maciek. Maciek to jest taki bardziej nieśmiały hrabia. I zobaczymy, ile czasu mu to zajmie. To tak wygląda to w pudełku. A teraz pokażę dwa filmiki tutaj, jeden po drugim, złączone. Najpierw jak wychodzi Maciek, a później wesoła ciotka. No, trzeba przyznać, że musiałem ich zmuszać do tego. No to tyle tytułem wstępu. Studio Waldemar Dolecki, witaj. Kotarzy, że porozmawiamy oczywiście o pogodzie. Powiedz podstawowe, najważniejsze pytanie, kiedy przestanie padać na południe? Już ile ze 100 razy. Już tak naprawdę przestaje. Już ta pogoda się mocno podciąga. Już dzisiaj zostały przecież zmniejszone te stany, nie stany ostrzegawcze, ale nie te drogi, te komunikaty. No wychodź Maciuś, no. Maciulek. To iść. Maciuś, idź! No! Słońce w Karpaczu to tylko na potwierdzenie moich słów. Najważniejsza informacja jest taka, że zarówno w nocy, jak i jutro, pojutrze nie powinno na południu kraju padać. Zatrzymał się. Na południu znajduje się jeszcze w Karpaczu. Na Podkarpaciu. Dezorientowany jest. No Maciuś, główką uderz. Tu się przychyli. No, jest zagwozdka. Maciuś, zobacz. Maciulek. No. Maciuś, no. No idź. No idź. No, dobra. Nie wiem, jak to będzie. Wiesz, skurwa poszedł? No wiesz, ja mu odchyliłem. I co, Maciuś, jak to będzie dalej? Będziesz chodził tam? Co, Maciulek? Co? Będziesz umiał wejść? Ciekawe.
nie wiem, jak to będzie. Będzie siedział przed tą klapką. Może się kiedyś nauczy. No, wesoła ciotka, teraz ty. Chodź, spróbujemy. Maciek nie wiedział, jak to iść, a ty będziesz wiedział, jak? Silnice straszą wypoczywających nad Bałtykiem, co najpierw zamknął wielką bielizkę na Pomorzu. No. Ruszyły trasę w cel Hiszpania i to wcale nie najkrótszą drogą. Na koniec będą dzieła anonimowego twórcy, które tylko niektórzy zostają bokomazami. Na stulecie odzyskania niepodległości czeka nas dwudniowe referendum 10 i 11 listopada. Polacy będą mogli wypowiedzieć się w aż 10 istotnych sprawach. Prezydent Andrzej Duda złożył w Senacie projekt postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Od senatorów zależy, czy jesień on zagłosuje. Wniosek wystąpi pytań referendalnych, które mają pokazać, jakiej konstytucji chcą Polacy. Czy chcemy nowej ustawy zasadniczej, czy zmienić obecną, lub pozostawić ją bez zmian? System prezydencki czy gabinetowy? Okręgi wyborcze jedno czy wielomandatowe? Czy wpisać do konstytucji członkostwo Unii Europejskiej i NATO? Ale zmienić można się przyzwyczaić. No. Chciałbym, żeby Polacy mieli możliwość wzięcia spraw swojego. Cicia! Ciciula! Chodź! Mamuśka, zajmuje, ciotka, Kicia. No, rozłożyła się. No zobaczymy, co to będzie dalej. Oj, na razie to ja to ciemno widzę. Kicia, chodź. Ciotka, chodź! 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu są pogotowi, choć nie zabierają do szpitala, ani nie wypisują recept. Kapłani pogotowi... No co ty tu telewizję odstawiasz? Każdy, kto potrzebuje pomocy, chodź, chodź, Kicia! Wskazuje ona, który kapłan czeka na telefon. Pogotowie duchowe działa także za granicą. Duchową pomoc można również... Chodź, wysyłając mail. Sporo na sumieniu ma garść szamanów odbity przez policję i o tym dziś jeszcze teraz do sieksa. Kicia! Ciotka! Bezdomne gośki, ulewa zniszczyła wyciągnięcie gniazdo w kujawsko-pomorskim Sędzinku. Takich akcji zaplanowanych jest kilkadziesiąt w całej Polsce. Odbywają się one właśnie podczas wakacji. Wygląda, że będę musiał jej pomóc. Z powodu, bo właśnie tego dnia najwięcej Polaków wyrusza w podróż. Żeby ta podróż była bezpieczna. No, idziesz? Chodź. Chodź, Kicia. Idziesz? Odwiedziny Sędzinków w Kujawsko-Pomorskim, gdzie ulewy zniszczyły 10-letnie bocianie gniazdo. Mieszkały w nim 3 małe bośki z rodzicami. Taki łaskawi, że od lat troszczą się o 3-latej gości. No, widzisz, że można przejść? Co ty myślisz, że ja będę tak zawsze ci otwierał? Czy to ja odwierny? No. No jakby to jest razem z nami tyle. No nic, to chyba dzisiaj na tyle. Nie wiem, co więcej da rady wyciągnąć z nich, z tego wyciągnąć. Trzeba potykać i poić butelką. Niedługo dzień.